Sieć 5G w Polsce oficjalnie wystartowała i pierwszym operatorem, który odpalił taką sieć, jest Plus. To jest bardzo dobra okazja, żeby krótko zastanowić się, czy to 5G na pewno jest bezpieczne, czy warto z niego korzystać, czy może to jest jakiś diabelski wymysł, który nas w końcu pozabija. Jeżeli już przed obejrzeniem tego filmu chcesz korzystać z sieci 5G, ale potrzebujesz do tego odpowiedniego smartfonu albo routera, to zapraszamy do linków do Allegro, które znajdują się w opisie. Tam znalazły się okazje na urządzenia 5G, które dla Was znaleźliśmy. Na początek część newsowa. Jak już powiedziałem, Plus odpalił sieć 5G, ale to nie oznacza, że to 5G jest dostępne w całym kraju. Póki co z tej sieci najnowocześniejszej mogą korzystać mieszkańcy 7 dużych miast, a mianowicie Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic, Gdańska oraz Szczecina. Mam nadzieję, że wymieniłem właśnie wszystkie. Nie wiem, kurwa, Łodzi, zapomniałem. Plus szacuje, że w zasięgu sieci 5G jest 900 tysięcy osób, więc póki co niedużo, ale pamiętajmy o tym, że po pierwsze ta sieć będzie się cały czas rozwijać, a po drugie inni operatorzy niedługo też zamierzają odpalić swoje sieci 5G. No i co w ogóle da nam to 5G? Otóż ta sieć będzie znacznie szybsza od 4G, znanego też jako LTE, gdzie mogliśmy uzyskać przepustowości mniej więcej na poziomie 20-25 megabitów na sekundę, bez żadnej agregacji. Ja wiem, że ktoś mógł uzyskać lepsze wyniki, ktoś gorsze, ale to jest taki wynik uśredniony. Z kolei Plus chwali się, że sieć 5G już teraz może uzyskiwać przepustowości na poziomie 600 megabitów na sekundę, więc widzimy, że to jest znacznie, ale to znacznie większa prędkość. Oczywiście to nie wszystko, bo ta sieć 5G oczywiście będzie się rozwijać w przyszłości, no i oprócz wyższej przepustowości dostaniemy też bardzo, ale to bardzo małe opóźnienia. Słyszałem ostatnio, że taka sieć 5G ma zapewniać opóźnienia mniejsze nawet niż sieć światłowodowa. No ale wiele osób zastanawia się, czy ta sieć 5G jest w ogóle bezpieczna. Bardzo często czytam w komentarzach, czy to na Spidersweb pod tekstami, czy pod swoimi filmami na YouTubie, że no, ta sieć 5G to ona jest nieprzebadana, ta sieć 5G to ona pozabija nas wszystkich, tego nie można wprowadzać, cały świat z tego rezygnuje, a u nas to się wprowadza, Żydo komuna to robi i ja szczuro ludzie. Nie. Tak nie jest, to są fake newsy, bo sieć 5G jest wprowadzana na całym świecie i korzysta z niej m.in. Korea Południowa. Tam jest jedna z najlepiej działających właśnie sieci 5G, a w Polsce mamy nadzieję, że ta sieć też będzie się jak najlepiej rozwijać, no bo właśnie tutaj m.in. w naszym kraju sieć 4G jest na znacznie lepszym poziomie niż w innych krajach i to wie każdy, kto jeździ, czy to po Europie, czy po Stanach Zjednoczonych, więc nawet jeżeli akurat u Was w domu tego LTE nie ma, akurat ten zasięg nie sięga, no to jesteście w mniejszości, bo generalnie internet bezprzewodowy w Polsce działa naprawdę dobrze. No dobra, ale wróćmy do tego, czy ta sieć 5G jest bezpieczna, bo wiele osób jednak mówi, że nie. No i w sumie to nie jest prawda, ponieważ pamiętajmy o tym, że sieć 5G, zwłaszcza ta obecnie wykorzystywana, to jest tak naprawdę ulepszona sieć 4G LTE. I jeżeli sieć 4G LTE nic nam nie zrobiła, to nie mamy się czym martwić, że sieć 5G także nas skrzywdzi. Dlaczego? No bo kiedy mówimy o sieci 3G, 4G, 5G, a może w przyszłości i 6G, no to tak naprawdę mamy na myśli promieniowanie elektromagnetyczne. No i właśnie to promieniowanie magnetyczne składają się na nie fale radiowe. Zresztą pewnie słyszeliście albo widzieliście takiego mema, że węgierscy chłopi boją się radia, bo radio ochładza powietrze i przez to zima jest dłuższa i przez to radia nie powinno być. I to w sumie bardzo dobrze odwzorowuje dzisiejsze lęki dotyczące sieci 5G, bo one są równie irracjonalne. I właśnie te fale radiowe, mikrofale, czyli także sieć 4G, 5G i tak dalej, a także światło słoneczne oraz ultrafiolet oraz promieniowanie gamma, to jest wszystko promieniowanie elektromagnetyczne. No i właśnie, czy należy się tego bać? Jeżeli słuchaliście, co mówiłem, jak to wymieniałem, to raczej nie, no bo nie boimy się fal radiowych, no po nich następują właśnie te mikrofale, no to tego może powinniśmy się bać. No w sumie to nie, no bo jeszcze większą energię, jeszcze większą częstotliwość ma światło widzialne, które też jest promieniowaniem. Problem zaczyna się tak naprawdę gdzieś w okolicy ultrafioletu, bo tam jest granica, według której promieniowanie możemy podzielić na niejonizujące oraz jonizujące. I co to znaczy?
Promieniowanie niejonizujące to jest takie, które nic nie robi żywym istotom, przynajmniej według obecnie znanych badań. Ono jest dla nas po prostu neutralne. No i właśnie promieniowanie niejonizujące to jest między innymi sieć 4G, 5G i tak dalej. Więc według najnowszej nauki absolutnie nie powinniśmy się tutaj niczego bać. Jeżeli chodzi o promieniowanie jonizujące, to ono faktycznie, ono ma, jak sama nazwa wskazuje, zdolność jonizacji. Ono może wytrącać elektrony, więc może także niszczyć związki chemiczne, ma wpływ na organizmy. Ale na szczęście do tego promieniowania jonizującego sieć 5G ma bardzo, ale to bardzo daleko. Więc nawet jeżeli w przyszłości zobaczymy sieci 6G, 7G, 8G, no to nie będziemy mieli się czego bać, no bo będziemy nadal bardzo daleko od tej granicy promieniowania jonizującego i niejonizującego. No ale wiele osób mówi także, że przecież mikrofale to są używane w mikrofalówce. No i przecież w tej mikrofalówce, to jak wstawisz jedzenie, to ono się robi ciepłe. Przecież każdy to widział. Wsadź sobie baranie łeb do mikrofalówki i wtedy mów, że sieć 5G jest dobra. Nie wsadzę, bo nie ma jak, bo się nie zamknie, ale tak, sieć 5G jest dobra, mimo że są wykorzystywane mikrofale, te same, które są wykorzystywane także w mikrofalówce, bo w mikrofalówce jest używana częstotliwość 2,45 GHz, która po prostu oddziałowuje na wodę, sprawia, że cząsteczki wody się poruszają, że trą o siebie, w ten sposób wytwarza się energia i jedzenie w ten sposób staje się właśnie cieplejsze, no i trochę bardziej wysuszone, bo zawsze czujemy, że tej wody troszeczkę jednak uciekło. I czy to oznacza, że tak samo będzie działać sieć 5G i my wszyscy się tutaj ugotujemy po prostu od środka? No oczywiście nie, ponieważ warto tutaj zwrócić uwagę na moc. Nadajniki 4G, 5G i tak dalej mają moc 10 albo kilkanaście razy mniejszą niż 1 W. A jaką moc ma wasza mikrofalówka, no to możecie sobie sprawdzić. Jeżeli coś podgrzejecie na 450 W, no to raczej będzie zimne. 600, 700 już spoko, 1000 będzie bardzo ciepłe. No i właśnie zobaczcie, mamy coś o mocy znacznie mniejszej niż 1 W, mamy także mikrofalówki, które mają moc 1000 W, a ludzie i tak to porównują. Więc nie mamy się czego bać, a 5G to nie jest to samo co mikrofalówka. Pamiętajmy jednak, że mówimy tutaj mimo wszystko o podobnej częstotliwości, więc część osób będzie się martwić, że no ale ja się od tego 5G to i tak trochę podgrzeję. No właśnie, prawie wcale ze względu na tą bardzo, ale to bardzo małą moc. Ktoś może też powiedzieć, ale przecież telefony się grzeją. Ja mam jakiegoś Samsunga, Huawei'a, innego iPhone'a. Jak ja używam, to on się grzeje. Oczywiście, że się grzeje, ale to nie jest wina samego promieniowania elektromagnetycznego, tylko to jest wina przede wszystkim podzespołów, procesora i tak dalej, a przede wszystkim baterii. Bo kiedy używamy smartfona, no to niestety te ogniwa, w ogóle nic nie ma sprawności 100%. Więc część energii jest zużywanej tak jak powinna, a część energii po prostu ucieka w formie ciepła. Dlatego nasze telefony się nagrzewają. I moim zdaniem to jest właśnie taka pigułka informacyjna, którą każdy z nas powinien znać. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo po pierwsze powiem szczerze, ja nie mam do tego kompetencji, a po drugie zrobiło to mnóstwo innych ludzi. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat sieci 5G, czy jest bezpieczna, czy jest niebezpieczna, czy warto z niej korzystać, czy nie, no to właśnie zapraszam do samodzielnego szukania takich materiałów. Nie brakuje ich ani w internecie, ani na YouTubie, więc możecie takie materiały zarówno poczytać, jak też obejrzeć. Ja z kolei podałem Wam taką pigułkę informacyjną, która się przyda Wam w dobie fake newsów, w dobie informacji mówiących, że sieć 5G powoduje chorobę COVID-19, albo że przez sieć 5G powstał koronawirus, albo że sieć 5G to kopie systemów w mózgu i tak dalej. Naprawdę mnóstwo teorii dotyczącej tej sieci jest, ale takie teorie pojawiały się także podczas przedstawiania sieci 4G. Naprawdę jestem od większości z Was troszeczkę starszy, więc pamiętam i jestem przekonany, że kiedy wszyscy przyzwyczajimy się także do sieci 5G, no to ci wszyscy foliarze zaczną narzekać, że sieć 6G to dopiero nas pozabija i że dowiemy się o tym za 50 lat i dlatego Big Pharma, Żydzi i jaszczuro ludzie nie chcą w ogóle o tym mówić. I naprawdę,
I tak naprawdę nie chce mi się więcej na ten temat dyskutować, tłumaczyć tego, więc jeżeli chcecie się pośmiać albo zobaczyć, co na temat sieci 5G mają do powiedzenia jej przeciwnicy, to zapraszam do naszych poprzednich filmów. W jednym z nich siedziałem w foliowej czapeczce na głowie. Niemowlę sąsiadów wyje non-stop. Wszyscy się kłócą zestresowani. Ja nie mogę myśleć, bo mi zgniata mózg nawet nocą. Gniazdka piszczą, psy szczekają, ja mam się gdzie wyprowadzić, ale co z resztą podłączoną do ekranów? A w drugim poszedłem na protest 5G i po prostu przepytałem ludzi, czemu ta sieć jest zła. I ci zwolennicy uważają, że technologia 5G nie zabija, no niech se wsadzą na łeb mikrofalówkę, włączą i siedzą. A póki co wam powtarzam kolejny raz, sieć 5G nie jest złe, nie ma się czego bać, nikt mi za to nie płacił, sieci 5G nie stworzyli jaszczuro ludzie i tak dalej. A wy możecie po prostu już korzystać z sieci 5G, no chyba, że nie macie nowego smartfona albo routera. Więc jeżeli szukacie takiego nowego urządzenia obsługującego sieć 5G, to zapraszamy do linków, które znajdują się w opisie pod tym filmem. One prowadzą do ofert na urządzenia 5G, które znaleźliśmy dla was na Allegro. Tak naprawdę już wiem, co będzie się dziać pod tym filmem, więc proszę tylko zostawiajcie kulturalne komentarze. Wiem, że jestem gruby, nie musicie tego pisać. Nie spuchłem od 5G. No i do tego łapka w górę, łapek w dół i tak na pewno będzie, jak foliarze tutaj się zlecą. A my co? Widzimy się niebawem, czytajcie Spidersweb, oglądajcie Spidersweb TV. Cześć, niech 5G będzie z wami.